Chciałbym zacząć od takiej anegdoty, którą 20 lat po śmierci Wyspiańskiego przytoczył jego korepetytor z lat dziecinnych ze szkoły powszechnej. Korepetytor się nazywał Wincenty Labuda i mówił, że jak przyszedł któregoś razu udzielać Wyspiańskiemu lekcji, to zobaczył, że 10-letni chłopiec zbudował szopkę i szopka składała się z murów Wawelu pokrytych słomą. Na pytanie, czemuż ta budowla jest taka dziwna, Wyspiański odpowiedział, że Jezus urodził się w ubogim świecie, ale był królem, więc powinien zamieszkać na Wawelu. Ta anegdota opowiedziana no jednak blisko 50 lat po wydarzeniach budzi moje wątpliwości, natomiast jest dość ważna ze względu na to, że uruchamia stereotypowe myślenie o twórczości Wyspiańskiego, znaczy odwołuje się do takich podstawowych cech twórczości Wyspiańskiego, czyli do tego, że dla niego Wawel był czymś niezwykle istotnym i wracającym w kolejnych jego utworach wciąż od nowa, a z drugiej strony, że bardzo on lubi łączyć przeciwieństwa i jakby uruchamiać dialog między czymś, co wydaje się nie do połączenia i nie do pogodzenia. Wawel, jak wiemy, świetnie w czasach Wyspiańskiego był jednak miejscem opuszczonym przez polską historię, bo zamienionym w koszary austriackie, więc był w jakimś sensie miejscem zdetronizowanym. To, co się wyświetla na ekranie, ten fragment wiersza, to jest fragment legendy pierwszej, znaczy pierwszej wersji legendy. Jeszcze do niej za chwilę wrócę, natomiast wydaje mi się, że te wiersze Smutek się rozmiłował w tym domu, kiedyś ty królował, świetlice puste i mieszkać nie ma komu, że ten tekst oddaje też nastrój samego Wyspiańskiego, kiedy by go spytać, co on myśli o losach zamku na Wawelu. Z powodu tego, że zamek był i niedostępny, i jednak w dość opłakanym stanie, to taką pierwszorzędną rolę przejęła Katedra Wawelska, pełna pomników historii i miejsce, w którym odbywały się uroczystości zarówno religijne, jak i narodowe i symboliczne. Słucham? Halo? Proszę kontynuować. Bo coś się odezwało. No i jakby katedra przejęła i królewską, i historyczną, i patriotyczną symbolikę, którą w niej lokowano i do której się odwoływano. Dobrze jeszcze chyba pamiętać, że sam Kraków był miastem jak gdyby upodrzędnionym, bo był jednak tylko prowincjonalnym miastem w monarchii austriacko-węgierskiej i że Wyspiański z paszportu, czy też z przynależności państwowej był Austriakiem. I służył w austriackim wojsku przez chwilę. Jeżeli jechał do innych części Polski, to za każdym razem jechał za granicę, zarówno do Gniezna, Poznania, jak i do Warszawy, a listy, które pisał ze swoich europejskich podróży, musiał adresować Kraków Österreich. Wobec tego problem pytania, gdzie jest Polska i na czym polega polskość, był jednym z najważniejszych tematów, do których się odwoływał w swojej twórczości. I teraz myślę tak, że tym, co było dla niego ważne, to było pytanie o to, co stało u początków polskiej państwowości. Jakie były mity, wokół których polska państwowość się ukonstytuowała. I tu wracamy do legendy, bo te mity związane z konstytuowaniem się polskiej państwowości się skoncentrowały, skupiły na Wzgórzu Wawelskim właśnie, nawet na wzgórzu jeszcze prehistorycznym, kiedy zamek na Wawelu, taki jaki istniał w XIX wieku, jeszcze nawet był nie, nawet przekraczał wszelką wyobraźnię. Wobec tego
pierwszym jego pytaniem o takie zaranie polskiej państwowości jest pytanie o mit Wandy. I wokół tego mitu Wandy Wyspiański odtwarza jak prehistorię drewnianego zamku na Babelu. Odtwarza ją po to, jakby, żeby uruchomić, ożywić tamte zdarzenia i inaczej je zrozumieć, inaczej na nie spojrzeć. Sam dorzuca do mitu Wandy jeszcze jedno wydarzenie, które poprzedziło historię wszystkim znaną, czyli to, że wobec najazdu wojsk niemieckich Wanda się rzuca do Wisły, żeby nie wyjść za mąż za obcego. Poprzedza tę historię fakt, że Wanda w dramacie Wyspiańskiego jest córką Wiślanki, przysposobioną jakby przez króla Kraka, i że ona jest powodem zazdrości dwóch królewiczów, synów Kraka, których jeden z zazdrości o Wandę zamordował drugiego, a potem sama Wanda zamordowała mordercę. Więc na początku historii tkwi jakiś rodzaj klątwy i najazd Niemców, który, kiedy oglądamy legendę, widzimy, że mieszkańcy Zamku Wawelskiego przegrywają. Na razie najazd Niemców jest jakby konsekwencją tej pierwotnej klątwy. Żeby tę klątwę przezwyciężyć, Wanda musi się ofiarować pogańskiej bogini Żywi, która daje jej siłę i która pomaga jej pokonać wrogów, ale za zwycięstwo musi zapłacić swoją śmiercią i to nie w nurtach Wisły. Co jest ciekawe, to że w wyobraźni Wyspiański odtwarzał jakby obraz tamtego świata. Wyobrażał sobie drewniany zamek, w didaskaliach opisywał izbę wielką w zamku wawelskim drewnianym, potem zbudował makietę drewnianego zamku, potem projektował scenografię do przedstawienia, które miało być zrealizowane, ale do premiery nie doszło. I rysował też szkice, takie rysunki, jak tamten zamek mógł wyglądać. Historia w legendzie toczy się jakby równolegle. Toczy się historia związana z walką i z tym, czy Wanda uratuje królestwo, oraz drugi nurt jest taki, że równocześnie umiera król Krak, i kiedy w trakcie walki umiera, to żeby jego ciała nie sprofanowali najeźdźcy, bo różne stwory zamieszkujące Wisłę, boginki, wodnik właśnie i inne postacie takie nie mitologiczne, porywają ciało króla i przenoszą go w nurt Wisły, umieszczają pod skałą wawelską, w którą to skałę Krak jakby wrasta się, wtapia się w skałę. Tak? Ten obraz tego wtapiania się Kraka w skałę, a później Wandy, można zaobserwować na obrazie Wyspiańskiego Skarby Sezamu. I kiedy Krak już umarł, to nagle dramat jest skonstruowany bardzo, myślę, ciekawie, ponieważ czas się toczy równolegle. Z jednej strony bitwa trwa, a z drugiej strony Krak się zastanawia nad tym, co się stanie z jego królestwem i z przyszłością tej krainy. I najpierw słyszymy opowieść wodnika, który właśnie opowiada, że zamek osuwa się w ruinę, rdza przejada zawiasy, pnie butwieją, na ścianach pył się zsiada w komorze, na smoczej skalnej noże wiatr hula kiedyś królował, smutek się rozmiłował i pustych dźwięków słucha. Ale Krak już nieżywy, lecz obserwujący świat, patrzy w przyszłość z nadzieją i jak kończy to swoje umieranie takim tekstem, który jest dłuższy, ale wybrałem krótszy fragment. Spokojny czekam, niech to minie, co ma się stać, niech minie wiele, spokojny głaz patrzę na życie, co się nade mną bujnie ściele,
Dalej w opuszczonym fragmencie jest opowieść o tym, jak jeszcze będzie życie się toczyć. A skoro minie wiele, wypłaczą się łzy, czar górą władać będzie całą i śpiewać w wichrach ponad skałą pieśń żywą, pieśń wspaniałą. Jeśli się wsłuchać w te słowa, to można jakby pomyśleć, że tutaj Wyspiański, nie wiem, uprzedza, przewiduje, projektuje to, co się kiedyś zdarzy w Akropolis w finale. Czymś, co wydaje mi się niesłychanie ciekawe, jest jednak fakt, bo legenda była debiutem książkowym Wyspiańskiego, miała być debiutem teatralnym. Równolegle Wyspiański pisał Warszawiankę, która w rzeczywistości stała się jego debiutem teatralnym i wydarzyło się coś takiego, co jest paralelą osobliwą, ale myślę, że zamierzoną. Czyli na początku swojego dramatopisania Wyspiański pokazuje początki, mityczne początki Królestwa Polskiego i jego faktyczny koniec, ponieważ Powstanie Listopadowe było rzeczywiście ostatecznym końcem Królestwa Polskiego. Do czasu Powstania Listopadowego istniał, jak wiadomo, twór podporządkowany Rosji, ale jednak administracyjnie odrębny, nazwany Królestwo Polskie, z własnym wojskiem, z własnym parlamentem, z własną konstytucją, no, i z Mikołajem I, który osobno musiał się koronować na króla Polski. Czyli stworzył Wyspiański na samym początku swojego pisania, stworzył takie przęsło obejmujące całość historii, od samego początku do samego końca. No i stajemy przed pytaniem, co dalej. Drugim mitem założycielskim dla Wyspiańskiego, bardzo ważnym, jest historia Bolesława Śmiałego, która znów łączy się z klątwą i katastrofą państwa. W dramacie Bolesław Śmiały odbywa się to tak, że biskup po śmierci nabiera jeszcze większej władzy, która to władza koncentruje się w czymś, co po latach stało się konfesją świętego Stanisława, ale w dramacie, który Wyspiański pisał, trumna, czyli konfesja świętego Stanisława, wkracza na scenę i przytłacza biskupa, a potem, jak wiemy, wypełnia główną nawę katedry wawelskiej. I dla Wyspiańskiego jest czymś takim, co jakby zdominowało początki historii już, no jeszcze nie nowożytnej, średniowiecznej polskiej państwowości. I teraz jest tak, że w tych dwóch pierwszych dramatach o micie założycielskim państwowości Wyspiański pyta, nie mówi, że oto takie mamy świetne początki, tylko mówi o tym, że mamy początki, które ciążą nad całą naszą historią i stanowią bardzo trudne dziedzictwo. Wobec tego zadaje pytanie, jak sobie z tym dziedzictwem poradzić. Jego odpowiedź jest odpowiedzią człowieka teatru. Znaczy, on uważa, że jeżeli odtworzymy jeszcze raz dawną historię, to być może uda się ją przewartościować i uwolnić od tego przytłaczającego ciężaru. To jest pytanie o początki i o mit założycielski. Natomiast dalszy ciąg jest trudniejszy, ponieważ wobec współczesnych Wyspiański staje się bardzo bezwzględny, radykalnie nawet bezwzględny. Najbardziej takim, jak mi się wydaje teraz, takim mocno krytycznym tekstem zwróconym przeciwko stosunkowi współczesnych do pamięci historycznej jest poemat, czy też rapsod Kazimierz Wielki. Został on napisany z
zainspirowane prawdziwym wydarzeniem, który znaczy tym, że w 1869 roku remontowano grobowiec Kazimierza Wielkiego i wydobyto jego szczątki, po czym odbył się jego kolejny pogrzeb. Wyspiański skorzystał z tej okazji, że ten Kazimierz Wielki został jakoś poruszony, uruchomiony i uczynił go narratorem swojego poematu. I Kazimierz Wielki z głębi wieków patrzy na świat XIX-wiecznej Polski i po pierwsze nie poznaje społeczeństwa, do którego, jak mu się wydało, należał, a po drugie się dziwi temu, co się z nim stało. Tu wybrałam takie dwa fragmenty, jak Kazimierz Wielki właśnie się przygląda osobom, które gromadzą się wokół otwartego grobu i się zastanawia, czemuż ci jakby wszyscy, choć nieliczni, tacy powagą starzy. Jakież ubiorki ich czarne, żałobne i dłonie obu rąk drżą załamane, czyli wysute już spichrze zasobne w skarbnicach skrzynie denarów wybrane, jedne im oczy te łzami ozdobne, jak perły czyste i niepokalane, o łzy te święte, wzruszeniem płynące na łachman króla płaszcz i kości schnące. I tu Kazimierz Wielki próbuje uświadomić współczesnym, że to, co zostało z tradycji, to łachman króla płaszcz i kości schnące. Natomiast w całej tej historii, która toczy się dalej, XIX-wieczni Polacy nie przyjmują do wiadomości, że przeszłej świetności już nie ma i że uważają, że tam będą zwracać wszystkie swoje problemy, żale, rozpacze i wszystko, co ich dręczy, i nagle uruchamiają całą taką jakąś lamentację, już jakby utrwaloną w licznych lamentujących, żalących się tekstach polskiej literatury. Więc płaczą Polacy XIX-wieczni przed Kazimierzem Wielkim: o znaj ty nasze męczeństwa sybirne, żelazem dłonie i ręce zakute, oczy wyżarte jak przez piaski żwirne, strugami łez, co zaschły śloną strute, że jedno znamy jako dziady lirne, straszliwą żalów i jęczenia nutę. O ty nasz król dziad, ty ułomny, a my twój naród, twój lud, twój bezdomny. I teraz stajemy przed problemem: skoro tak, to znaczy, że już nie ma wspaniałej tradycji Piastów ani Jagiellonów. Współcześni Polacy jakby sami siebie zamieniają w bezdomnych żebraków, którzy umieją tylko żebrać. Dalszy ciąg jest jeszcze bardziej radykalny, ponieważ z tego lamentu rodzi się coś, co przypomina, co jest w zasadzie przykładem wynaturzonego mesjanizmu, zapatrzonego w jakieś, nawet nie w przeszłość, tylko w relikwie przeszłości, ale w takiego mesjanizmu, który nie potrzebuje zmartwychwstania, bo zadawala się właśnie tymi próchniejącymi pamiątkami. I tu komentuje to zmarły król Kazimierz Wielki i wygląda to tak: Polska się cała zbiegła do mych prochów, w grób mój patrząca pusty. Tu król leżał, poczęli wołać w szemraniu popłochów. Oto już gniazdo wiekowe odbierzał. Oto żądamy widzieć widmo lochów, aby je każdy swoją miarą mierzał. Tu proszę zobaczyć, jaki ważna obserwacja poety, który mówi, że przeszłość przykrawamy do tego, na co nas stać.
On jest nasz wszystkich. Jesteśmy Tomasze, żądamy widzieć, patrzeć w święte nasze, no i tu się zaczyna mesjanistyczne konotacje, które jednak nie są wejściem w tradycję zmartwychwstania i chrześcijańskiej interpretacji i tradycji zmartwychwstania, i ten Tomasz tu jest takim Tomaszem sfałszowanym. Dalej mówią ci, którzy chcieliby, żeby ktoś coś za nich wykonał, chcemy położyć głowę w ich pościeli, pyłem ich świętym żegnać nasze dzieci, niechajże duch jego w małe się wcieli i nieugnięcie z nich błyska i świeci. Niechby się w jednym piętnie prochów jeli ramiony, że się pożar w nich roznieci. Oto jesteśmy Tomasze bez wiary. Widzieć żądamy próchno, w nim są czary. Czyli jakby mamy taką samoświadomość, że nasze zapatrzenie w przeszłość jest zapatrzeniem w nicość w gruncie rzeczy. Na co reaguje król Kazimierz dość drastycznie i kategorycznie, co może warto sobie przypomnieć. Po tych wszystkich scenach Kazimierz mówi tak. Naród mój tak się we swą przeszłość weśnił, schodził we wszystkie grobowe piwnice, z trupami się umarłymi rówieśnił, badał im w trzewiach skonu tajemnice, że sam w tych ciągłych łzach i płaczach pleśnił, bruzdami czoło poorał i lice i starzał w coraz dalsze patrząc groby, wzrok tężył w mroczne podcienia żałoby. Rozpoznawałem, że kochał się w trunach, kołysząc w nich swą myśl jakby w szalupach, że czytać znał jak w powikłanych runach, w bereł kruszynach i koron skorupach, jak na spuścizny cieszył się fortunach, rozmiłowany w tych przegniłych trupach, mniemając, że go to do życia wiodło, że brał te trupie piszczele za godło. I to była diagnoza Wyspiańskiego, opublikowana w roku 1900, przerażonego w gruncie rzeczy tym taką tradycją rozpamiętywania przeszłej wielkości i próbą jakby cofnięcia się w przeszłość, nie wiem, schowania się w cudzej wielkości, podczas gdy ta cudza wielkość już jest wyłącznie wielkością martwą i jeśli nie zrozumieć jej w inny sposób. Dopełnieniem tego myślenia są, jak sądzę, witraże projektowane do katedry wawelskiej. Wszystkie one przedstawiają osoby pochowane na Wawelu w takiej formie, w jakiej można by je dziś dostrzec. Czyli wszystkie są rodzajem kościotrupów, czastrzeg bez oczodołów. I te relikty dawnych bohaterów Wyspiański chciałby umieścić w okrach katedry po to, żeby przypominały jego współczesnym, że tylko w takiej postaci oni mogą z nimi podjąć dialog, że oni nie są siłą dającą życie, tylko są wyzwaniem, które każe się zastanowić nad tym, jak podjąć własne życie. Wobec tego one zaczynałyby się domagać, gdyby udało się zrealizować ten pomysł włączenia witraży do katedry, one by się zaczęły domagać od osób wchodzących do katedry, nie rozpamiętywania pamiątek, tylko podejmowania decyzji, które by przełamały tę nieruchomą fascynację przeszłością. Przeszłością, która w tym wydaniu jest martwa. W
dalszym ciągiem rozmowy Wyspiańskiego, skoro tych witraży nie było szansy, żeby je tam umieścić. Ale co jest ważne w projekcie witraży, myślę, że to, że one są że one są przykładem takiego myślenia Wyspiańskiego o tym, że potrzebny jest niekończący się dialog z czymś, co nam się wydaje gotowe, a jest inne niż myślimy. I wtedy trzeba sprowokować inne patrzenie na to, co nas otacza. I Wyspiański nie ustaje w dialogowaniu z przestrzenią Wawelu i katedry. Spośród kolejnych różnych dramatów myślę, że bardzo ważny jest jeden, czyli wyzwolenie, w którym katedra wawelska jest jakby uteatralizowana, czyli znowu zdegradowana w jakimś sensie. Nawiązujące do pomników stojących rzeczywiście w katedrze, są wykonane w teatrze i tworzą na scenie teatru przestrzeń, która o dziwo ma być scenerią Polski współczesnej. I znowu powtarza się ta sama historia, tylko że tym razem przedstawiona zdecydowanie ironicznie, to znaczy w teatralnych rekwizytach, które udają przestrzeń katedry, osoby poruszające się pośród tych rekwizytów próbują udawać wielkość polskiej tradycji, a w istocie parodiują najrozmaitsze elementy zaczerpnięte z polskiej literatury, historii i wydarzeń istotnych dla przeszłości, ale dla teraźniejszości nieważnych. Co nie znaczy, że przestrzeń Wawelu jest dla Wyspiańskiego wyłącznie miejscem, które Polaków więzi, krępuje i ogranicza, ponieważ jednak jest miejscem, w którym się ukrył, został zawarty, znalazł się dorobek całej europejskiej kultury, co najpełniej i najdokładniej pokazuje Akropolis. Wyjęłam z Didaskaliów Akropolis dwa fragmenty. Akropolis, które jest dramatem obejmującym dzieje no, cywilizacji europejskiej od historii biblijnej po współczesność, jednak jeśli uznać, że Noc Zmartwychwstania dzieje się w roku 904, wtedy kiedy akcja Akropolis, i wszystkie te wydarzenia toczą się na zamku. Co uświadamiają nam Didaskalia z części dotyczącej wojny trojańskiej. Wybrałam ten kawałek, który jest jakąś trzecią bodaj zwrotką Didaskaliów i który tak przedstawia to, co się za chwilę wydarzy. Śpią króle i dziewy i córy królewny, posnęli wojewodowie, wąsale swój odzew wołają wyśpiewny na czatach na zamku w Krakowie. Więc wiemy dokładnie, że wszystko, co działo się w historii najistotniejszego, mogłoby się dziać na zamku w Krakowie, powinno się odegrać na zamku w Krakowie i obejmuje też, włącza w swoją tradycję zamek w Krakowie, który wciąż w chwili pisania Akropolis jest niedostępny, więc głównym jego tematem, głównym pytaniem jest pytanie o to, co zrobić, jak zrozumieć, że
Akcja Akropolis dzieje się jednak w noc wielką zmartwychwstania. Druga część jest fragmentem didaskaliów z aktu czwartego, czyli z aktu ostatniego, kiedy bohaterem prowadzącym opowieść, prowadzącym akcję jest król Dawid, który spływa z nad organów znajdujących się, znaczy pomnik króla Dawida, który znajduje się nad organami w katedrze wawelskiej. I o, tu jest błąd, przepraszam. I tak opisują to didaskalia. Znowu jesteśmy na Wawelu, na zamku dziejowym zegarze uderza godzina trzecia. Królewscy śpią gospodarze, czuwają nad nimi stulecia. Stulecia nad nimi płyną przed ranną, wczesną godziną. Jeszcze za chór różycą mdlejące gwiazdy im świecą. Drga jeszcze zegar na wieży, nim trzecim młotem uderzy. Uderzył, król harfę stroi i postąpił krokiem od podwoi. I ten król z harfą to jest król Dawid. Wszystko się dzieje równocześnie, jakby król Dawid przypomina dzieje całej Europy i próbuje uruchomić swoimi psalmami coś, co mogłoby się wydarzyć tu i teraz na zamku, póki co jeszcze w katedrze wawelskiej. Finał jest taki, że rzeczywiście śpiew pieśń Dawida przyzywa zmartwychwstającego Chrystusa, ponieważ akcja się dzieje w noc zmartwychwstania i zmartwychwstający Chrystus, który nie wstaje z grobów, których na Wawelu mnóstwo, przybywa z zewnątrz i nadjeżdżając rozburza mury katedry, a w jednej z pieśni Dawida było wołanie, żeby nadjeżdżając uderzyć o srebrną trumnę świętego Stanisława i tę trudną, ciążącą nad historią tradycję wreszcie zlikwidować. I teraz to, co widzimy na ekranie, to są ostatnie didaskalia Akropolis, które dla mnie przypominają tamtego kraka z legendy, ponieważ tutaj opuściłam fragment, gdzie było o tym, że wszystko się toczy, jakby już Polska cała wstała. A jakby już Polska cała wstała, to pieśń nad ludem szła, nad ziemią, nad polską ziemią krwawą, nad Akropolis, kiedy drzemią królowie i ich prawo. Zbudzę stulecia jednej doby, w obliczu Boga wstałem, Bóg żywe słowo zszedł na groby, uczciłem go chorałem. Hej, pieśń skończona, pieśń Wawelu, gdzie nieśmiertelna sława, na zdruzgotany głaz kastelu Bóg wpisał swoje prawa. Cóż teraz z tego wynika? Ponieważ w dramacie nadchodzący Chrystus zburzył katedrę. Tu widzimy, że zamek też został zburzony. Pytanie takie fundamentalne i pewnie takie, na które nie da się sformułować prostej i jednoznacznej odpowiedzi, brzmi tak, czy rzeczywiście Wyspiański mówi, że póki te groby, ta pamięć historii trwa, to zmartwychwstania nie będzie i życia się nie da odbudować. Czyli pytanie brzmi, czy nowe życie można budować dopiero na ruinach. Czasem sobie myślę, że może by to jednak potraktować jako metaforę. Z jednej strony Wyspiański doskonale znał obrzędy wielkanocne i znał pieśni wielkanocne, więc wiedział, że zmartwychwstający Jezus wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory, czyli odwołuje się do tamtego liturgicznego obrazu. Z drugiej strony, gdyby
pomyśleć, że mowa o metaforze jednak, a nie o realnym zniszczeniu zamku i wpisanej w niego tradycji, to pewnie jednak chodzi o to, że żeby w ruinę poszło wszystko, co jest takim sztywnym pancerzem otaczającym myślenie, działanie, reakcje, zachowania, żeby wszystko, co jest unieruchamiającym schematem, żeby to na pewno zostało skruszone, bo w takich sztywnych ramach i w zapatrzeniu w przeszłość, a nie w otaczające bezpośrednio życie, nie da się tworzyć niczego, a bez tworzenia rzeczywistości odpowiedź na pierwsze pytanie, gdzie jest Polska, nie może paść, bo Polska będzie zanikać, jeśli nie będzie wpisana w realną rzeczywistość. To jest jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest ze strony Wyspiańskiego bardziej konkretna. Tyle, że tą dalszą częścią raczej już nie będę się zajmować, ponieważ to jest część, którą Wyspiański zaproponował razem z Władysławem Ekielskim jako projekt przyszłej odbudowy Wawelu, czyli projekt czegoś, co musi zacząć funkcjonować jako przestrzeń służąca sprawnemu funkcjonowaniu społeczeństwa i budowanego wokół tego społeczeństwa państwa. To jest projekt, który znów nikt go nie potraktował chyba poważnie, bo projekt łączył, był jakby dalszym ciągiem myślenia z dramatu Akropolis, czyli łączył różne elementy europejskiej cywilizacji w jedną konstrukcję, tak żeby ona była dynamiczna i twórcza. To ja chyba tyle, bardzo dziękuję.